Nadal nie wiadomo, dlaczego umarł Grzegorz Bloch. Rodzina czeka na ustalenia prokuratury. Grzegorz Blach, znany stylista gwiazd, umarł nagle, w niejasnych okolicznościach 25 czerwca 2024 roku. Wiadomość o śmierci Grzegorza Blocha wstrząsnęła polskim światem showbiznesu. Bloch w chwili śmierci miał zaledwie 53 lata. Prokuratura zajęła się wyjaśnieniem przyczyny śmierci stylisty. Ale sprawa się przedłuża. Znamy powód. Grzegorz Bloch umarł nagle, w tajemniczych okolicznościach. Stylista gwiazd miał zaledwie 53 lata, kiedy odszedł 25 czerwca 2024 roku. Pogrzeb artysty odbył się 8 lipca bez roku. Przyczyną śmierci artysty od razu zajął się prokurator. Wyniki sekcji zwłok Grzegorza były znane bardzo szybko, a jednak okazuje się, że rodzina do dziś nie poznała rezultatów śledztwa. Znamy powód. Grzegorz Bloch jako stylista współpracował z najjaśniejszymi gwiazdami polskiego showbiznesu. Współpracował m.in. z Kaja, Agatą Młynarską, Ewą Gawryluk, Bogną Sforowską, Rafałem Maślakiem, Magdą Steczkowską i wieloma innymi gwiazdami z pierwszych stron gazet. Wiele z nich w godzinie śmierci przyjaciela opublikowało wzruszające posty w mediach społecznościowych. O śmierci Grzegorza Blocha poinformowała na Facebook u jego siostra, Katarzyna. Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić, tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Żegnaj Grzesiu, napisała Katarzyna Bloch. Biegli nie wydali opinii. Podczas sekcji zwłok Grzegorza Blocha stwierdzono m.in. masywne zmiany w płucach. Prokuratura zleciła biegłym, na podstawie tych badań, wydanie opinii na temat domniemanych przyczyn zgonu stylisty. Efekty ich pracy prokurator i rodzina zmarłego mieli poznać do końca sierpnia 2024 roku. Tak się jednak nie stało. Biegli nie wydali jeszcze opinii, a teraz wiadomo dlaczego. Wyniki sekcji już są, ale czekamy na opinię biegłego. Ze względu na czas wakacji i urlopów termin się trochę przesunął. Pełna opinia będzie za miesiąc, pod koniec września wszystko będzie gotowe, poinformował Fakt rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wygląda więc na to, że do końca września prokurator zamknie śledztwo i rodzina pozna okoliczności śmierci Grzegorza Blocha. Będziemy informowali na bieżąco o efektach ustaleń biegłych.